Dzień dobry, witamy Was serdecznie z pięknych okoliczności przyrody. Zobaczcie, tutaj można by rzec, człowiek raczej mało działa, mało penetruje i eksploruje przestrzeń. I to mi się bardzo podoba. Dzisiaj oderwani troszeczkę od instalacji fotowoltaicznej, od zabudowań, chcielibyśmy się troszeczkę pochylić nad naturą, nad tym, skąd bierzemy energię, dlaczego akurat z tych miejsc. I coś mi się wydaje, że Ty chcesz mi coś powiedzieć. Tak. Myślę, że warto jest pomyśleć przede wszystkim o tym, że my dzisiaj tak naprawdę pożyczamy od przyszłych pokoleń. Tak. I teraz zobacz. Jako przeciętny obywatel myślisz w kategoriach, skąd się bierze prąd, bierze się z gniazdka. Tak jest. Ale kluczowe w tym, o czym mówimy teraz, w tych okolicznościach, jest to, żeby zastanowić się, czy robimy to odpowiedzialnie. To znaczy? To znaczy wybierać takie firmy, które spełniają standardy, tak jak na przykład nasz standard Energia 2051, który mówi jedno, że 100% energii oferowanej naszym klientom to jest energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii, czyli po prostu z farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych. Czyli to jest właśnie to, że nie pożyczasz od przyszłych pokoleń, mało tego, przygotowujesz wszystko pod nich. Dobre wybory. To do nich się wszystko sprowadza. Instalacja tak, ale odpowiedzialnie, czyli od kogoś, kto oferuje nam prąd z odnawialnych źródeł energii. Tak jak powiedziałeś, z farm wiatrowych, z farm fotowoltaicznych. To jest bardzo ważne. Wtedy tylko możemy czuć się dobrymi obywatelami świata, dbającymi o środowisko. Ja mam tyle do powiedzenia. To była przyjemność. Dziękuję Marcinowi, dziękuję Wam, że byliście w stanie nas wysłuchać. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku Fotowoltaika bez usterek.